Dzień dobry Państwu. Jest taka zasada podobno, że jak się komuś gra spodoba, to trzeba ją kupić, położyć na półkę i spokój. I szukać kolejnych gier, które się mogą spodobać. Ja tak zrobiłem. Ale właśnie teraz wyjmę grę, która nazywa się Smash Up. I z podstawki będą biły się roboty z dinozaurami przeciwko ekipie duchów i wolsungów, to znaczy steampunkowców. 20 kart duchów, 20 kart steampunkowców. Tasujemy. Jest to nasza, jest to będzie wspólna jednego gracza talia. Dobieramy 5 kart. To samo tutaj. Dinozaury i roboty. Nie wiem, co to za połączenie. Pierwszy raz gram w tę grę. Mówili, prosta gra, jest wszystko w porządku. Prosta gierka. O. To są karty baz, które połączyłem. Z dodatku i z rozszerzenia. Mamy jaskinie błyskotek. Mamy krainę grzybów. I mamy szarą perłę. I tu mamy tak, za każdym razem, gdy sługus zostanie tutaj zniszczony, jego właściciel otrzymuje jeden punkt zwycięstwa. Trzeba pamiętać o tym. Wy pamiętajcie, będziecie mi mówić w komentarzach, że Jezu, jak ty grasz. Każdy z graczy na początku swojej tury może przenieść jednego sługusa innego gracza z... innej bazy na tą. Rozumiecie? Każdy z graczy na początku swojej tury może przenieść jednego sługusa, innego gracza z innej bazy na to. Niesamowite. Jak to będzie działało? Gdy ta baza zostanie zdobyta, wszyscy gracze oprócz zwycięzcy mogą przesunąć po sługusie z tej bazy na inną bazę, zamiast umieścić ich na stosie kart odrzuconych. Ale znaczniki będą z francuskiego dodatku Octulu. Zaczyna gracz na dole. Możemy zagrać akcję sługusa albo sługusa i akcję. 23 punkty, 20, 17. Zagrywam raptora bojowego. Chociaż czekajcie. Jeśli to pierwszy sługus, którego zagrałeś w tej turze, możesz zagrać dodatkowego sługusa. Stała. Każdy z twoich mikrorobotów otrzymuje plus jeden moc. No to ja korzystam z tego. Na koniec nie wykonuję już żadnej akcji, tylko dobieram dwie karty. I przechodzimy do gracza na górze. On zagrywa tutaj. Sugusa. I tutaj jest napisane, zagrywam akcję. Możesz zagrać dodatkowo sługusa lub akcję. Sługusa i lub akcję. No, niesamowite to jest po prostu. Więc
To odrzucam i z tej karty zagrywam sugusa i akcję. Jeśli masz na ręce dwie karty lub mniej, ja mam jeden, no, dobierz tyle kart, żeby mieć pięć. No i dobieram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, a że moja tura się kończy, jest to jeszcze dwie karty. Żeby zdobyć tę bazę, musimy mieć 20 lub więcej punktów. W tym momencie mamy tutaj 8, 9, 10, 11. Każdy swoich rodziców otrzymuje plus 1. Otrzymuje do każdego raptora na tej bazie, wliczając tego samego. No i to powoli trzeba sobie to zapisywać. Tak jak myślałem. Zaraz nie będę wiedzieć, o co chodzi. Stał otrzymuje jeden moc za każdego raptora bojowego, wliczając tego samego, czyli tak naprawdę on ma 3. A tutaj stała. Każdy z twoich mikrobotów otrzymuje plus 1 mocy. Dobra, mamy 8, 13. I przechodzimy tutaj do gracza na dole. No dobrze. To może zróbmy jeszcze tak, że zagrywamy kolejnego tutaj raptora bojowego. I jeszcze zagramy tutaj akcję, że ten dostaje plus 2 mocy. Dobieramy kartę. No i trzeba tutaj podliczyć. Ten wie, chłopak, nie musi myśleć, ale ja muszę myśleć za niego, że on ma 8. Dziewięć, 10, 11, 12, 13 bez efektów żadnych. Znaczy wcale nie 13. 5. Dobra. Każdy z twoich mikrobotów otrzymuje plus 1. Czyli w tym momencie jest. No, otrzymuje jeden mocy za każdego raptora bojowego, a są dwa, więc mamy tutaj 3. Ten też otrzymuje 3. Otrzymuje plus 1. No i słuchajcie. Tutaj jest 18 w tym momencie po tych. Ja mogę zagrać coś takiego, że zagraj na bazę, zniszcz akcję wszystkich
wszystkich pozostałych graczy. Czyli to odrzucamy. I ten gracz dobiera dwie karty. I w tym momencie mamy tak, tutaj dwa. No dobrze. Zagrywamy. Jeden plus mocy, czyli mamy tutaj 6. 3. 3 to 6. 7 plus 1 to jest 8. Czyli 16. Dobrze, spróbujmy zagrać coś takiego. Uczymy się. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I jeszcze akcje. Każdy z Twoich sługusów otrzymuje jeden mocy do końca tej tury. Czyli mamy tak, tutaj mamy 3, tutaj mamy 4, i mamy też 4 za tą kartę. Nie, tak, 4. Czyli tak ogólnie tutaj na tej bazie mamy już 23. A powinniśmy mieć 20 lub mniej. I teraz tak, każdy z graczy na początku swojej tury może przenieść jednego sugusa, innego gracza z innej bazy, ale nikt się nie zastosował. Więc to schodzi na stos kart odrzuconych. Tutaj też. Ten gracz na dole dostaje 5 punktów. Ten, że był drugi, dostaje 3. Ten dobiera. Gramy do punktów 15. Wchodzi kolejna baza. Miejsce, gdzie dociera słońce. Za każdym razem, gdy sługus zostanie tutaj zniszczony, umieść go na spodzie talii jego właściciela. Ok. No to ja zagrywam automatrona. On ma plus mocy, jeśli na tej bazie znajduje się zagrana przez Ciebie akcja. A ja zagrywam akcję. Zagraj na bazę. Każdy z Twoich sługusów otrzymuje tutaj plus 2. Czyli na tej bazie jest 4. 6. No dobrze. Dobra, dwie karty.
Zagrywam raptora bojowego. Nie robi nic więcej. Dobieram dwie karty. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akcja. Zagraj na bazę talent. Przesuń jednego ze swoich sugusów z innej bazy na tę lub z tej bazy na inną. Gdzie te instrukcje tutaj leżą? I tutaj jeszcze wchodzi. Możesz odrzucić kartę z ręki. No dobrze, musimy policzyć, ile tu mamy teraz. 4, 5, 6. Czyli tu mamy 10. To akurat jest proste. Odkryj wierzchnią kartę swojej talii. Jeśli to sługus, może zagrać się do dodatkowego, jako dodatkowego sługusa. W innym wypadku wróć ją na wierzch swojej talii. Sługus, sługus. Stała. Dobierz kartę za każdym razem, gdy jeden z twoich mikrobotów zostanie zniszczony, wliczając z tego. No dobra. Czyli tutaj mamy 14. I teraz zagrywam akcję jeszcze. Wybierz bazę, dobierz jedną kartę za każdego z twoich sługusów, którzy się tam znajdują. Czyli dobieram dwie karty. I jeszcze dwie karty i to jest koniec mojej akcji. No dobrze, czyli mamy tak, tutaj mamy 10,
mamy 14, więc wystarczy nam zagrać chłopaka, który ma 2. Może wybierzemy skusa. Czyli już tutaj zagrywam. Jeszcze zagrywam akcję. Umieść akcję ze stosu kart odrzuconych na ręce. To mi się przyda znowu może. Niszczymy ich. Za każdym razem, gdy sługu zostaje tutaj zniszczony, umieść go na spodzie tego. No ale oni są odrzucani. Ten chłopak dostaje 4 punkty. A ja dostaję 3. Dobieramy kolejną kartę. Macierzysta planeta. Dobra, ten dobra. Za każdym razem, gdy sługu zostanie tutaj zagrany, jego właściciel może zagrać dodatkowego sługusa o mocy 2 lub mniej. Spoko. I nic nie robię. Taka sytuacja. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zagrywam akcję i odrzucam kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest ta akcja. Odrzuć dowolną ilość kart. Ze stosu kart odrzuconych zagraj sługusa o mocy mniejszej niż ich liczba. I dobieram 2 karty. I to tyle. Możesz zagrać dodatkowego sługusa o mocy 2 lub niższej. No dobrze, patrzymy, co tu można by było jeszcze zrobić, bo tu jest jakaś akcja. Zagrywam. Wybierz bazę, dobierz jedną kartę za każdego ze swoich sługusów, którzy się tu znajdują. Proszę bardzo. Więc dobieram 3. Dobieram 2 na zakończenie rundy. I to jest wszystko.
A ten ma tutaj, ho, ho, ho. Twoje akcje. Na twoje akcje nie wpływają karty zagrane przez innych graczy. Imperatorowa. Dobra, zróbmy, że to jest w ten sposób. I tutaj mamy 9, 13, dobra. Co my tu mamy teraz? Zagrywam grę stała. Otrzymuję plus 1 mocy za każdego z Twoich pozostałych mikrobotów. Wszystkie Twoje sługusy są uznawane za mikroboty. Nawet raptor bojowy? Nawet raptor bojowy ma być mikrobotem? No dobrze, poprawiamy w takim razie grę od razu. I tylko roboty to mikroboty. Ok? To podliczmy sobie tutaj. Ile my tu mamy? Tu mamy 2. Otrzymuje plus 1 mocy za każdego robotnika, więc mamy tutaj 3. 2. Otrzymuje 1 mocy za każdego z Twoich pozostałych. Czyli ten z jedynką, mikrobot alfa, no tak. Otrzymuje dodatkowo 12. Dobra, i to wszystko. Dobieram dwie karty. No i ten tutaj walczy z Znisz sługusa o mocy 2 lub niższej, który znajduje się na tej bazie. No i tu jest ta ważna rzecz, że za każdym razem, gdy sługus zostanie tutaj zagrany, jego właściciel może zagrać dodatkowego sługusa o mocy 2 lub mniejszej. No i tutaj idziemy
rekord. Tutaj jest coś takiego. Oszust, dlaczego zagrałeś więcej kart? Umiejętności działają tylko wtedy, gdy gracz zagra kartę z ręki lub jakaś karta mówi zagraj. Przesuń sugusa nie liczy się jako zagranie. A ja zagrałem, możesz zagrać dodatkowego sugusa o mocy 2 lub mniejszej. Mało tego, zagrywam znowu sugusa o mocy 2 lub mniejszej. Dobrze, to na razie tyle, bo to trzeba będzie teraz podliczyć. Tu mamy 9. Dobra, jeszcze jedna rzecz. No, na przykład zagramy w szczepy i mamy tak. Podliczamy. Ten ma, to jest 9, tak? Na sugusa nie mają wpływu karty innych graczy, twoje. Twoje akcje nie wpływają. Dobra, ten został, nie może być zniszczony. Ten ma 8 do końca mojej tury. Czyli tak naprawdę mamy tak 9 plus 25. No i świetnie. 25 do 9. To zrzucamy. Popatrzymy, czy coś tu jest ładnego napisanego. Gracz dostaje tutaj 4 na dole. Ten dostaje 2 punkty tylko. Dwa punkty dostaje. Baza schodzi. Tutaj wchodzi kolejna baza. Ja sobie dobieram dwie karty. No i zaczynamy bawić się tutaj. Ten ma 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj zagrywa 3, stała, ma plus 1 mocy, jeśli na tej bazie znajduje się zagrana przez ciebie akcja. Akcja to będzie: wróć jedną ze swoich zagranych akcji na rękę. Zagraj ją ponownie jako dodatkową akcję, czyli przepatrzymy sobie, co to były za akcje fajne.
Proszę bardzo. Zagraj na bazę stała. Każdy z Twoich sługusów otrzymuje tu plus 2 mocy. No i liczymy na tak zwanej karteczce. Że mamy tutaj 2. Ten ma 4. I zagraj na bazę. Stała każdy z Twoich sługusów otrzymuje plus 2. Czyli tu mamy 4. A ten z tego ma tak naprawdę 6. Czyli mamy 10 przeciwko 17. Każdego 17. 18, 19. No tutaj jest 19. 20. Po podliczeniu tych wszystkich rzeczy. Dobieramy. Są dwie nieobsadzone. Och, ho, 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 ho. Dobra. Żeby było wszystko jasne, to liczymy. Tu mamy 2. Raptor bojowy ma 2. Ale otrzymuje 1 za każdego bojowego, wliczając siebie. Więc ma 3. Tu mamy 3, 4, 5, 6, 7. Osiem za jedynkę. 9, 10 za to, że są 2. Czyli tu jest po mojej stronie 10. A tutaj było też 10. Tak, jeszcze raz. Tak jest. Czy jest 10 na to? Jest 20, to ja zagrywam, jest już 23, ilość odpowiednia do tego, żeby zdobyć bazę. No i tyle. Za każdym razem, gdy sługus zostanie tutaj zniszczony, jego właściciel otrzymuje 1. PZ. Czyli ten gracz otrzymuje 4 punkty. Gracz drugi otrzymuje 2 punkty. Ten ma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gramy do 15. No ale ten skurczybyk, rozumiecie, na dole ma już 16. No tak, granie na dwie ręce to takie... To takie tego. No ale chyba wszystko. Zgodne z prawidłami. Jeśli na koniec swojej tury, który z graczy zdobędzie 15 punktów zwycięstwa, osoba z największą liczbą punktów wygrywa grę. Jeśli przydarzył się remis, musicie grać dalej, aż ktoś zdobędzie przewagę. Zwycięzca jest tylko jeden, nie ma dzielenia. No chyba, że między Twoimi frakcjami one trzymają sztamę. Świetnie. Mówili prosta gra. Prosta gra.